To najważniejszy z uczniów Jezusa. Jezus wyróżnia Piotra, mówiąc: Ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję kościół mój. Jest prawą ręką Chrystusa. Oddam za ciebie życie. Ale w godzinie próby się go wyprze. Nie znam go. Zawzięty, trudny, wątpiący. Jezus kocha Piotra nie mimo jego wad, ale z ich powodu. Watykan twierdzi, że odnaleziono kości świętego Piotra pod bazyliką, której jest patronem. Może odkryli szczątki człowieka, który dał początek kościołowi i jego tradycjom. Kim jest Piotr? Czy przybył do Rzymu, by stworzyć kościół? I czy to naprawdę są jego kości? Kod Jezusa. Relikwie świętego Piotra. Listopad 2013, Watykan. Papież Franciszek wywołuje sensację. Rok 2013 był rokiem wiary. W ramach swoistej nagrody dla pielgrzymów papież pokazał im 9 kości. Twierdził, że należą do założyciela Kościoła rzymskokatolickiego, świętego Piotra. O prezentacji relikwii świętego Piotra mówią media na całym świecie. Niezwykłe wydarzenie. Dziś rano w Watykanie pokazano kości świętego Piotra, apostoła Chrystusa i pierwszego papieża. Większość katolików nie miała pojęcia o ich istnieniu. Relikwii nigdy nie pokazywano. Dostęp do nich miał tylko papież i jego najbliższe otoczenie. To było wielkie wydarzenie dla katolików na całym świecie. Jeśli to rzeczywiście kości świętego Piotra, stanowią jedno z najważniejszych odkryć Kościoła katolickiego. To niezwykłe. Można poznać historycznego Piotra. Piotr był najważniejszym uczniem Jezusa. Według tradycji był pierwszym papieżem. Zapoczątkował linię, której obecnym przedstawicielem jest papież Franciszek. Moim zdaniem Piotr był najlepszym przyjacielem Jezusa, jego bratem. Według Ewangelii świętego Mateusza Piotr to skała, na której Chrystus zbuduje swój kościół. Ale Biblia nie mówi jednoznacznie, że Piotr w ogóle przybył do Rzymu. Czy badania relikwii świętego rzucą nowe światło na życie pierwszego apostoła, na jego rolę w rozwoju chrześcijaństwa w Rzymie? Czy potwierdzą, że to naprawdę szczątki świętego Piotra? Według Ewangelii Piotr był rybakiem znad jeziora Genezaret. Wiemy co nieco o jego wcześniejszym życiu. Wiemy, że miał żonę i teściową, że za nie nie odpowiadał. Według innych przekazów miał także dzieci. Wielki i silny facet. Rybak musi być silny. Zwykły człowiek, prawdopodobnie niepiśmienny, bez wykształcenia. Po prostu rybak, który podążył za cieślą, mimo że nigdy wcześniej go nie widział. Według Ewangelii, kiedy Jezus poprosił Piotra, by za nim poszedł, ten rzucił wszystko. To całkowite poświęcenie.
Piotr przez wiele miesięcy wędruje z Jezusem po Galilei, pomagając mu w głoszeniu jego przesłania. Piotr cały czas jest u boku Jezusa. Należy do wewnętrznego kręgu, jest jego najbardziej zaufanym towarzyszem. Piotr to najbardziej ludzki z apostołów. Jest porywczy, często reaguje bez zastanowienia, nie przejmuje się szczegółami. Czasem żałuje pochopnych słów, zmienia zdanie. Jest najbardziej wyrazisty ze wszystkich uczniów. Według Ewangelii świętego Jana już na początku Jezus nadaje Piotrowi nowe imię. Naprawdę miał na imię Szymon. Jezus nazwał go Piotrem, Kefasem, co po aramejsku znaczy skała. Wydaje się, że pomimo wszystkich jego wad, Jezus wierzył, że Piotr stanie się fundamentem Kościoła. Jerozolima. Po wielu miesiącach spędzonych w pobliżu Galilei, Jezus, Piotr i inni uczniowie przybywają do świętego miasta. Mesjasz, Mesjasz. O ile wiemy, Piotr to prosty człowiek, rybak z Galilei. Pewnie nigdy nie był w Jerozolimie. Musiał być pod wielkim wrażeniem olbrzymiego, gwarnego miasta. Pewnie zastanawiał się, czy przywrócą Izraelowi dawną chwałę. Czy pozbędą się Rzymian? Czy na tronie zasiądzie prawowity władca? Zapewne wchodził do Jerozolimy z wielkimi nadziejami. Musiał myśleć, że to początek wspaniałej rewolucji, że teraz przejmą władzę i rządy, że zaczyna się coś wspaniałego. Pewnie miał wielkie oczekiwania. Mesjasz. Ale według Ewangelii już kilka dni później Piotr porzuci Jezusa i będzie patrzył, jak jego mistrz i przyjaciel umiera na krzyżu. Jerozolima, święte miasto. Kilka dni po triumfalnym wjeździe Jezus wzywa Piotra i innych apostołów na wieczerze. To wieczernik, zwany też salą na górze. Kościół z czasów krucjat, zbudowany w miejscu, gdzie według tradycji odbyła się ostatnia wieczerza. W czasie ostatniej wieczerzy doszło do wielu poważnych wydarzeń, a także do otwartego konfliktu z władzą. Napięcie stopniowo rośnie. Piotr uważa, że skoro Jezus jest Mesjaszem, pewnie powierzy mu jakąś ważną rolę w swoich planach wobec Izraela. Jezus i apostołowie wieczerzają, jest miło i sympatycznie. I nagle Jezus mówi coś zaskakującego. Oto jest ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Jezus łamie się z nimi chlebem. To akt symboliczny. Jego ciało zostanie połamane tak jak ten chleb. I
Kiedy Piotr usłyszał słowa Jezusa o śmierci, musiał być wstrząśnięty. Nie rozumiał, że Jezus musi iść tą drogą. Ostatnia wieczerza musiała zdumieć Piotra, ale w sumie zdumiewała go cała posługa Jezusa. Jezus był jednym z jego najbliższych przyjaciół, ale miał mnóstwo tajemnic. Atmosfera wieczerzy raptownie się zmienia, kiedy Jezus zaczyna opowiadać, co go czeka. Jeden z was mnie zdradzi. Kto? Kto? Ten, któremu podam chleb. Jezus wskazuje Judasza Iskariotę. To on będzie zdrajcą. Piotr i inni uczniowie nie dowierzają. To niemożliwe. Atmosfera gęstnieje jeszcze bardziej, kiedy Jezus mówi, że żaden z nich nie dochowa mu wierności, że wszyscy go zdradzą i opuszczą, kiedy nadejdzie jego czas. Oddam za ciebie życie. Jezus znał Piotra. Piotr uważał się za świetnego przywódcę, prawą rękę Jezusa, ale Jezus znał go lepiej. Zaprawdę powiadam ci, jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Jak musiał czuć się Piotr, kiedy Jezus oznajmił mu, że nie tylko go zdradzi, ale aż trzy razy się go wyprze? Choćby mi przyszło umrzeć z tobą, nie wyprę się ciebie. Jezus wiedział, że Piotr go zdradzi. Znał go o wiele lepiej niż on sam siebie. Po wieczerzy Jezus prowadzi uczniów poza miasto do Ogrójca. To tam zdradzi go Judasz. Piotr próbuje bronić Jezusa siłą. Działa kierowany emocjami, chce chronić człowieka, którego kocha. Po aresztowaniu Jezusa Piotr boi się o własne życie. Rzymianie nie ograniczają się do zabicia przywódcy buntu. Eliminują wszystkich jego zwolenników. Piotr zastanawia się, co będzie. Martwi się. Był blisko Jezusa. Ludzie go widzieli. Byłeś z Galilejczykiem. Nie wiem, o czym mówisz. Był z Jezusem. Nie znam go. Znasz. Jesteś jednym z nich. Przysięgam, nie znam go. Piotr wyparł się Jezusa trzeci raz. Pieje kogut, według Ewangelii Jezus spogląda na Piotra. Patrzą sobie w oczy.
Piotr ma wrażenie, że wzrok Jezusa przenika jego duszę. Spogląda na niego i widzi człowieka, którego zdradził. Jak można przysięgać, że nie zna się Syna Bożego? Piotr się załamuje. Przytłacza go świadomość porażki ukochanego Jezusa. Pewnie był załamany. Stracił nadzieję. To był koniec. Kilka godzin po aresztowaniu Jezus staje przed Poncjuszem Piłatem. Jesteś królem żydowskim? Jest biczowany. Upokarzany. W końcu zostaje ukrzyżowany. Noc wielkopiątkowa musiała być najgorszą w życiu Piotra. Człowiek, za którym podążał od wielu miesięcy, który w jego mniemaniu miał zbawić Izrael, został ukrzyżowany przez Rzymian. Co gorsza, w ostatniej chwili Piotr się go wyparł. Według Ewangelii Świętego Jana po ukrzyżowaniu Jezusa Piotr opuszcza Jerozolimę i wraca do Galilei. Zagubił się, więc wraca do dawnego życia. Sprawa, o którą walczył od 3 lat, poniosła porażkę. Człowiek, w którym widział Mesjasza, był torturowany i został stracony jak zwykły bandyta. Piotr musiał się czuć okropnie, był zagubiony, pewnie czuł się winny, uważał, że potrzebuje przebaczenia za zdradzenie Jezusa. Scena, w której zmartwychwstały Jezus pojawia się przed Piotrem, należy do najpiękniejszych w Biblii. Wcześniej Piotr wyparł się Jezusa. Można by sądzić, że będzie go unikał. Ale nie. Piotr idzie ku niemu. To znak, że wie, kim naprawdę jest Jezus. Wie, że uzyska przebaczenie. Czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Tak. Czy mnie miłujesz? Wiesz, Panie, że tak. Czy mnie miłujesz? Panie, Ty wiesz wszystko. Wiesz, że Cię kocham. Piotr 3 razy wyparł się Jezusa przed jego ukrzyżowaniem. Teraz 3 razy oddaje mu swoje życie po jego zmartwychwstaniu. Będzie prowadził jego stado, będzie przewodził uczniom. Paś owce moje. Paś owce moje. Piękna chwila odkupienia.
Piotr znowu staje się skałą. Jest znowu fundamentem, na którym rozwinie się chrześcijaństwo. Piotr wierzył, że Jezus jest Mesjaszem, dlatego tak ochoczo głosił jego przesłanie. Piotr nie zostaje w Jerozolimie. Rusza w drogę, niesie nauki Jezusa innym Żydom. Ale czy Piotr zaniósł nauki Jezusa do serca rzymskiego imperium? Według chrześcijańskiej tradycji, tak. To słynny rzymski most Świętego Anioła z rzeźbami aniołów po obu stronach. Na jego krańcu stoi wielki posąg Świętego Piotra. Oczywiście w dłoni trzyma klucze. To metaforyczne klucze do Królestwa Niebieskiego, które Jezus dał Piotrowi, powierzając mu zadanie budowy Kościoła na ziemi. Piotr jest najważniejszym apostołem. Stał się symbolem tego miasta. Jego posągi i wizerunki są wszędzie. Jest nawet plac Świętego Piotra. Piotr to symbol tradycji liczącej 1800 lat. Co więcej, żadne inne miasto nie powołuje się na związki ze Świętym Piotrem w takim stopniu jak Rzym. Ale przez wieki nie było dowodów, że Piotr rzeczywiście odwiedził wieczne miasto. W latach 40. XX wieku wszystko się zmienia. Pod Watykanem archeolodzy odkrywają starożytne kości. Bazylika Świętego Piotra, Rzym. Od wieków pielgrzymi podziwiają jej architektoniczne cuda. Ale pod ich stopami kryje się coś znacznie cenniejszego. W roku 1939 papież Pius XII postanawia przebudować groty watykańskie, by zyskać miejsce na swój grób. Robotnicy znajdują coś niezwykłego. Odkryli szczątki, które wymagały dalszych badań. Kiedy w Europie trwa wojna, pod Bazyliką Świętego Piotra toczą się prace archeologiczne. Archeolodzy odkryli tam podziemną nekropolię. Główna aleja wiodła w kierunku ołtarza Świętego Piotra. Pod ołtarzem archeolodzy znajdują starożytne szczątki ludzkie. Wszyscy byli podekscytowani. Wszyscy, łącznie z papieżem, uważali, że to szczątki Świętego Piotra. Watykan poprosił o pomoc eksperta z Uniwersytetu w Palermo. Naukowcy mieli jednak wątpliwości. Ustalili, że to szczątki trojga ludzi, w tym kobiety, oraz kilka kości zwierząt. Watykan uznaje, że szczątki nie mogą należeć do Świętego Piotra. Poszukiwania jego kości zostają wstrzymane. Kolejna zmiana zachodzi w latach 50. W roku 1953 pojawia się nowa postać, Margherita Guarducci, ekspertka w dziedzinie epigrafiki. Analizuje starożytne inskrypcje, jest krewną papieża i prosi o zgodę na zbadanie znalezisk oraz samego stanowiska. Na ścianie znajduje starożytne graffiti. Widzi coś, czego nie dostrzegł nikt inny. Uważa, że to szyfr. Jej uwagę przykuwa fragment gipsu ze ściany. Jest pewna, że napis brzmi: Piotr jest wewnątrz.
Guarducci jest zachwycona. Potem w pobliskiej wnęce znajduje kości. Odkryto je wcześniej i schowano do pudełka po butach. Te szczątki znajdowały się w watykańskim magazynie z innymi znaleziskami, ale nikt nie dostrzegł ich prawdziwego znaczenia. Guarducci jest pewna, że to ważne znalezisko. Przekonuje papieża, by naukowcy z Palermo zbadali je jeszcze raz. Tym razem eksperci stwierdzają, że to kości masywnego mężczyzny, który zmarł między 60 i 70 rokiem życia. Kości znalezione pod Watykanem w latach 40. miały odpowiedni wiek, były w odpowiednim miejscu i pochodziły z odpowiednich czasów. Ich autentyczność potwierdzono na 3 różne sposoby. Inskrypcja oraz wnioski badaczy przekonały Pawła VI, że to kości świętego Piotra. Papież postanowił ogłosić wiernym i całemu światu, że odkryto relikwie świętego Piotra, założyciela rzymskiego kościoła katolickiego. Możemy sobie tylko wyobrażać, jak zachwycony był papież i watykańscy eksperci. Kości znalezione pod bazyliką świętego Piotra to te same, które w roku 2013 pokazał papież Franciszek. Ale czy należały do Piotra? Watykan orzekł, że to relikwie Piotra. I teraz nikt nie zrobi niczego, by podważyć to twierdzenie. Zdaniem Watykanu autentyczność kości została potwierdzona i dalsze badania są niepotrzebne. Ale od początku wnioski Margherity Guarducci budziły wiele kontrowersji. Istnieje kilka poważnych wątpliwości. Po pierwsze, graffiti ze ściany. Inskrypcja jest niekompletna, nie wiemy, jak się kończyła. Guarducci odczytała ją jako Piotr jest wewnątrz, ale według innych badaczy napis głosi, że Piotr zniknął. Myślę, że Margherita Guarducci bardzo chciała odnaleźć świętego Piotra i to pragnienie wpłynęło na jej ocenę znalezisk. W takiej sytuacji zawsze pojawia się ryzyko błędnej interpretacji. Na razie szczątki świętego Piotra badają jedynie specjaliści zaaprobowani przez Watykan. Żadni inni nie mają do niego dostępu. Dopóki to się nie zmieni, nie zdobędziemy pewności, z czym mamy do czynienia. Watykan nie zgadza się na dalsze badania. Być może nigdy nie dowiemy się, czy to kości świętego Piotra. Nie trudno zrozumieć, dlaczego Watykan piętrzy przeszkody. Nowe badania mogłyby przecież przynieść niewłaściwą odpowiedź. Co więcej, nie ma dowodów, że Piotr kiedykolwiek odwiedził Rzym. W Nowym Testamencie nie ma mowy o odwiedzinach Piotra w Rzymie. Według katolików papież odgrywa wyjątkową rolę w realizacji Bożego planu. Jest następcą świętego Piotra, więc święty Piotr musiał być w Rzymie. Jeśli nie, fundamenty katolicyzmu mogą zacząć pękać. Watykan. A w jego sercu bazylika pod wezwaniem pierwszego ucznia Jezusa. Bazylika świętego Piotra wzniesiona na miejscu pochówku. Tu jest Petrus, ty jesteś Piotr, czyli opoka, a na tej opoce zbuduję kościół mój, serce katolicyzmu. Ale czy Piotr naprawdę był w Rzymie i stworzył tam kościół? Nowy Testament nie wspomina o pobycie Piotra w Rzymie. Dla wielu ludzi to pewnie spore zaskoczenie. Apostoł Paweł, który na pewno mieszkał w Rzymie i którego listy zajmują połowę Nowego Testamentu, ani razu nie stwierdza, że Piotr dotarł do Rzymu.
Wydaje się, że niewiele o nim wie. Nie wspomina o związkach rzymskich chrześcijan z Piotrem. To bardzo ciekawe. Skoro Piotr był w Rzymie, to dlaczego Paweł o tym milczy? To milczenie jest tym bardziej zastanawiające, że Piotr i Paweł się znali. Spotkali się około roku 50 w Antiochii. Piotr przybył z Jerozolimy, by sprawdzić postępy Pawła w krzewieniu chrześcijaństwa. Wywodzili się z różnych środowisk. Piotr to rybak z Galilei, Paweł to wykształcony mieszczanin. Płynnie mówił po grecku. Bracie, jest charyzmatyczny, nie stroni od dalekich podróży. W Antiochii Piotr i Paweł wdają się w spór. Szanowałeś gojów. Kłócą się o żydowskość ruchu Jezusa. Paweł uważa, że powinien być otwarty na wszystkich, na Żydów i gojów. My jesteśmy Żydami. Ale Piotr się nie zgadza. Nikomu nic nie mów. Jesteś hipokrytą. Każdy idzie w swoją stronę, już nigdy się nie spotkają. Idź. Po ich kłótni w Antiochii Piotr znika z kart Nowego Testamentu. Więcej o nim nie słyszymy. Według katolickiej tradycji około roku 50 Piotr zaczął nauczać w Rzymie. Módlmy się. By zbadać kwestię pobytu Piotra w wiecznym mieście, Nicolas Denzi-Louis odwiedza katakumby świętego Sebastiana. Ta część katakumb świętego Sebastiana nosi nazwę Memoria Apostolorum. Kiedyś wznosiła się tam bazylika. W jej skład wchodziła sala jadalna, gdzie organizowano stypy i uczty na cześć zmarłych. Wiemy, że w IV wieku pojawił się tu kult Piotra. Na ścianach zachowały się liczne inskrypcje i graffiti. W czasie pierwszych wykopalisk odkryto tu pozostałości willi z I wieku. Część badaczy zakładała, że Piotr mógł w niej mieszkać po przybyciu do Rzymu. Nie chodziłoby więc o grób, lecz o miejsce, gdzie mieszkał. Te założenia miały solidne podstawy. Dysponujemy materiałami pisanymi i archeologicznymi. Graffiti i cały kontekst kulturowy wskazują na powszechną wiarę, że Piotr tu był. Co ciekawe, ta tradycja zrodziła się w II wieku, rozwijała w III i dosłownie eksplodowała w IV. Ale czy sięga do I wieku? Niestety nie wiemy. Mamy wiele poszlak, ale żadnych konkretów. Nie możemy jednoznacznie stwierdzić, że Piotr rzeczywiście mieszkał i działał w Rzymie. Czy brakujących dowodów może dostarczyć nauka? Profesor Tom Heigman i dr George Kazan z Oxfordu są łowcami relikwii. Nie uzyskali zgody na badanie kości z Watykanu. Dotarli więc do rzekomego zęba świętego Piotra w bazylice w Tongeren w Belgii. Doktor Kazan twierdzi, że relikwia dotarła tu z Rzymu w VII wieku. To bardzo ciekawe. Wiemy, że pierwsze relikwie świętego Piotra, które opuściły Rzym, to zęby. Tutaj mamy aż dwa. Tam są, widzisz? Wiemy też, że tutejszy biskup odwiedził Rzym w VII wieku, w tym samym czasie, kiedy wywożono stamtąd zęby świętego. Wszystko to wskazuje na Tongeren oraz może dowodzić, że święty Piotr rzeczywiście był w Europie. Łacińska inskrypcja. Dwa zęby apostoła Piotra. Of the Apostle Peter. Oba zęby są bezcenne, ale władze kościelne zgodziły się na badania.
Datowanie radiowęglowe wyjaśni kwestię wieku. Potem przejdziemy do badań genetycznych i ustalimy pochodzenie tego człowieka. Czy współczesna nauka potwierdzi, że Piotr dotarł do Rzymu? Na razie dobrze. Pobranie próbki zęba było sporym wyzwaniem. Żeby uzyskać materiał potrzebny do datowania radiowęglowego, musieliśmy wwiercić się jak najgłębiej za pomocą maleńkiego wiertła. To było trochę stresujące. Chyba wystarczy. Próbki trafiają do Oxfordu na badania. Czy nauka jednoznacznie potwierdzi, że święty Piotr dotarł do Rzymu i położył podwaliny pod kościół rzymskokatolicki? Piotr to jeden z najważniejszych uczniów Jezusa. Każdy katolik chciałby go spotkać. W ten sposób lepiej by poznał Jezusa. Piotr znał Jezusa. Znał wiele historii z jego życia. Piotr stał się szanowanym przywódcą. Był nie tylko symbolem, lecz także żywym przykładem tego, jaki powinien być apostoł, jak należy naprawiać błędy i dobrze służyć Bogu. Jest prawdopodobnie najbliższym przyjacielem Jezusa. Piotr był mu jak brat. Jezus potrzebował przyjaciół jak każdy. Piotr był takim przyjacielem. Podobno w Rzymie Piotr uczestniczył w spisaniu najstarszej relacji o życiu Jezusa, Ewangelii świętego Marka. Zdaniem badaczy Ewangelia świętego Marka powstała w Rzymie. Marek musiał mieć dostęp do informacji. Tradycja z II wieku podaje, że czerpał je w Rzymie z nauk Piotra. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł. To bardzo silna tradycja. Wielu wczesnych ojców Kościoła twierdzi, że źródłem informacji Marka był święty Piotr. Zdaniem części badaczy Ewangelia świętego Marka zawiera wskazówki co do sposobu traktowania chrześcijan w Rzymie w połowie I wieku. Niektórzy sądzą, że ukazuje wyznawców Jezusa w czasie zagrożenia, może nawet podczas prześladowań. Potwierdzają to inne źródła mówiące o losie rzymskich chrześcijan. Kościelna tradycja umieszcza Piotra w Rzymie. Tacyt zaś pisze, że było to wtedy bardzo niebezpieczne miejsce dla chrześcijan. W 1964 roku w Rzymie wybuchł pożar. Według Tacyta cesarz Neron obarczył winą wyznawców Jezusa. Neron nakazał aresztować chrześcijan, prześladował ich. Podobno poddawano ich strasznym torturom. Potem rzucano dzikim bestiom na pożarcie albo krzyżowano. Według Tertuliana, teologa z III wieku, Piotr padł ofiarą prześladowań w Rzymie. Skazano go na ukrzyżowanie. Ale według późniejszej katolickiej tradycji Piotr zginął inaczej niż Jezus. Piotr
Podobno ukrzyżowano go głową w dół. Twierdził, że nie jest godzien umrzeć w taki sam sposób jak Jezus. Trudno wyobrazić sobie Piotra wiszącego głową w dół. Krew spływa mu do głowy. Życie nie wycieka powoli, lecz trzepocze się w jego ciele. Pewnie liczy, że za chwilę spotka się z Jezusem, swoim przyjacielem, dla którego się poświęcił. Szymon, który stał się Piotrem, umarł jako skała formowana miłością Jezusa. Według tradycji chrześcijańskiej zdjęli ciało Piotra z krzyża i pochowali. Prawdopodobnie ukrzyżowano go na Wzgórzu Watykańskim. Potem nad jego grobem powstała Bazylika Świętego Piotra. Kiedyś na miejscu obecnej bazyliki stała budowla wzniesiona przez Konstantyna Wielkiego, pierwszego chrześcijańskiego cesarza. Na początku IV wieku Konstantyn zadał sobie mnóstwo trudu. Konstantyn zbudował w Watykanie kościół. Mógł wierzyć, że spoczywają tam szczątki świętego Piotra i w ten sposób chciał oddać mu cześć. Ale czy Piotr żył, nauczał i zmarł w wiecznym mieście? Profesor Tom Higham i dr George Kazam ustalają wiek rzekomych relikwii Piotra. Zaraz zobaczymy wyniki analiz zęba świętego Piotra. Za chwilę. Są. Rok 250 do 340. Ząb jest stary, ale nie z czasów Piotra. Skoro to nie święty Piotr apostoł, to kto? Może pomylono Piotrów? Około roku 304 męczeńską śmiercią zmarł inny, święty Piotr. Może to on, a nie Piotr apostoł? Czas by się zgadzał. Nadal jednak nie wiemy, czy Piotr rzeczywiście odwiedził Rzym, ani do kogo należały kości z Watykanu. Właśnie, powinniśmy je zbadać. Bez dostępu do kości z Watykanu nie można jednoznacznie stwierdzić, czy święty Piotr odwiedził Rzym. Dla jednych to historyczna zagadka. Nigdy nie będziemy mieli pewności, czy święty Piotr rzeczywiście dotarł do Rzymu, czy nie. Dostępne informacje pochodzą ze znacznie późniejszych, nie do końca wiarygodnych źródeł. Możliwe, że Piotr dotarł do Rzymu. Niestety nie mamy dowodów, że tak się stało. Inni mają więcej wiary. Dysponujemy wieloma źródłami z II i III wieku, które wyraźnie stwierdzają, że Piotr zmarł męczeńską śmiercią w Rzymie. Dlaczego im nie wierzyć? Dla wielu chrześcijan od kwestii jego pobytu w Rzymie ważniejsze jest życie świętego Piotra. To, czy był w Rzymie, nie ma większego znaczenia. Ważniejsze jest, że przesłanie Jezusa dotarło do Rzymu, do serca imperium, a stamtąd na cały świat. Ludzie kochają świętego Piotra. To on łączy Jezusa z wczesnym Kościołem, jest kluczową postacią, ale jednocześnie jest bardzo ludzki, podobny nam samym. Miewa wzloty i upadki. Czasem przesadza i błądzi, ale ostatecznie jakoś daje radę. Nieważne, czy Piotr dotarł do Rzymu.
Ważne jest to, że jego życie odmieniło to miasto. Piotr i Rzym są nierozłączni. Życie Piotra nieodwracalnie zmieniło oblicze wiecznego miasta. Wersja polska Smack Jam Studio.